Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnio bardzo wiele się działo. Jak już wiecie, prowadzimy krwawe bitwy ze Sturgią i zostało im ostatnie miasto. Tak naprawdę ledwo się jeszcze trzymają, ledwo zipią, ale walczą do samego końca. Trzeba im przyznać, że naprawdę bardzo się starają, walczą do samego końca. Sytuacja na mapie cały czas się zmienia. Zobaczcie sobie, gdzie Wlandianci zawędrowali. No, cały czas trwają bitwy. Batanianci też się dosyć rozrośli, ale no już tutaj Mongołowie, że tak powiem, zaczynają z nimi też walczyć. No i właśnie oblegają Sibir. Właśnie oblegają Sibir. To oblężenie raczej im nie wyjdzie, bo Sturgia ma strasznie mocnych defendersów. Mogę powiedzieć, że no, Nordowie bronią się strasznie dobrze i mają te tarcze, te swoje dzidy i to wszystko robi naprawdę robotę przy oblężeniach, te wielkie tarcze, te topory, to wszystko, no, wbić na takie miasto czy na taki zamek jest bardzo, bardzo trudno, ale ja może będę chciał wykorzystać tą sytuację i zobaczymy. Jeżeli będzie tu bardzo mało sił, to ja wtedy wzywam moje dwa oddziały i my będziemy próbowali szczęścia. No, Sibir, warunki wiadomo niesprzyjające. Zobaczymy, czy ta armia dogoni tutaj ich. Pojechali gdzieś dalej, zarekrutować pewnie wojska. Bardzo wielkie oddziały. Naprawdę bardzo wielkie oddziały. A, mamy fula. Ja tylko muszę sprawdzić jedną rzecz. Co z moimi karawanami? No widzicie, jedna karawana mi poszła. Byśmy musieli z Belgradu odzyskać, żeby ją znowu wysłać w karawanę. Zyski spadły. Ale na razie nie mam czasu na to, żeby tam jechać. Będę to musiał jakoś rozwiązać, chociaż nie jest tak daleko niby. Niby nie jest daleko, ale jednak nie jest też za blisko. Pojadę po nią, ale za chwilę. Tu fafenki jeżdżą i nie tylko. Jest ich tu bardzo, bardzo wielu. Jak ja tu przyjadę, to sprzyczajki mnie zaraz zaatakują, a tam jest tyle tych oddziałów, że... I jeszcze są bardzo szybkie. 5-2 speeda. No to ja nie mam szans w razie W. A nie chciałbym tracić moich wiernych tutaj żołnierzy. Odgroma ich tu. Tu się biją. Może im pomogę tej karawanie. Nie dam rady. Karawana sobie poradzi sama. Milos. Achyrs. Zobaczymy, co się będzie działo. Musimy to dobrze naprawdę zrobić. Chociaż ich już nie jest zbytnio sporo, aż tak. Co zrobią? 25, 40. Trochę ich jest, ale nie aż tak wielu. Chyba ja tu pojadę w nich. Jedziemy ich złapać. Wow. Poniosło mnie trochę. Ale będzie bitwa. Ho, ho. Ale bitwa. No tak naprawdę Mongołom pomagam. Ale bitwa. Piękna bitwa. Trzeba nasze wojsko dobrze rozstawić. Archers. I archerów trzeba by było tak. Stand apart! Archers forward! Move! Albo na tym wzgórze. Nie, na tym będzie lepiej. Bo lepiej na tym wzgórze. Archers! Forward! Move! Move! Infantry! Move! Forward!
Forward! Form a shield wall! Soldier! Forward! Horsemen! Horse archers! After me! Dobra, ja nie mogę tu brać udziału w tej bitwie. Za mną. Dawaj za mną. Ale bitwa wielka. Wow. Nie no, to jest naprawdę bitwa. Piękne zwycięstwo, naprawdę piękne zwycięstwo taktyczne. Oj, oj, oj. Pytanie tylko, jak Sturgia padnie, kto i jak będzie następnym celem? Oby nie ja. Oby nie my, naprawdę, wierzcie mi. Nie chciałbym być teraz celem jeszcze. Piękne zwycięstwo. Naprawdę piękna bitwa, piękne zwycięstwo. Tylu więźniów, że wow. Naprawdę cudowna bitwa. Muszę zobaczyć, ile mogę wziąć tych więźniów. 67. Trochę ich weźmiemy, bo się z nich zarekrutuje. Nasi znowu adwensli ładnie, wszyscy. Piękna bitwa, piękne zwycięstwo. Kurde, aleśmy w nich wjechali. Ciekawe, czy coś ciekawego tutaj mamy. Żarełeczka trochę.
Żadnej zbroi z takich wielkich oddziałów. I jak tam 400 defendersów dalej? Oblężenie dalej trwa. Jadę tych więźniów oczywiście sprzedać. Znowu pieniądze się będą zgadzały. I nie udała się nasza misja, co nie? Tak, nie udała się nam misja. I nasza ukochana już nie jest taka zadowolona, szkoda. Szkoda, szkoda, no niestety. Misja nie wyszła, żeby wyszkolić go. Ale byśmy go bardzo wyszkolili. Połowę praktycznie z tej misji, żeśmy połowę wykonali. Ponad połowę. On był dobry był. Powiem wam szczerze, że naprawdę był gościu był bardzo dobry. Ale niestety się nie udało. $11,000 to i tak nie damy rady wszystkiego sprzedać. W sumie te świnki też się zaraz robi na żarcie. Się sprzeda, to się sprzeda. Obciąża to tylko. A, jeszcze zostało to. Pieniądze. Pieniądze rosną cały czas, co mnie cieszy. Niezmiernie mnie to cieszy. Czy ja ich sprzedałem? No właśnie, nie sprzedałem więźniów. Bo po co? Zawsze się zapomina, ja często mam tak, że jadę coś zrobić, po drodze zrobię 15 innych rzeczy i potem zapominam o tym, co miałem zrobić. Bardzo często tak bywa, nie wiem dlaczego. No i 10 tysiaczków, piękna sprawa. Teraz byśmy potrzebowali kogoś zarekrutować, fajnego. Engineer, o. Teraz zobaczymy, co on ma tutaj nam do powiedzenia. Super, to będzie dobry handlarz. Bierzemy go. Bierzemy go i on będzie dla nas handlować. Zaraz mu zrobimy karawanę fajną, taką lepszą nawet. Lepsza karawana. Kurde, drogie to jest, ale spoko. 22 tysiące za karawanę. No ale lepiej uzbrojona karawana zawsze coś. I byśmy musieli pojechać tam. Musiałbym tam szybko pojechać. Po co? No właśnie po to, żeby tam wysłać też karawanę od razu. A i tą naszą karawanę by trzeba było odprowadzić, bo tu już się biją. Jadę pomóc. Jadę tej naszej karawanie, pomogę. I jadę wysłać drugą. Naszej karawanie trzeba będzie pomóc i tą drugą wyślemy. Ile ich tam jest? No, jak nasza karawana tutaj będzie przejeżdżać, to sobie nie da rady niestety, co mnie na czym bardzo ubolewam, bo nawet ta lepsza karawana nie da rady, jak ją tam dopadną. W 20. O, ona tutaj jest i pięknie. Bo my ją już bierzemy z powrotem. I my już ją wysyłamy w lepszą karawanę. Znowu 22 tysiące. Dobra, niech jedzie w tą karawanę. Jak tam nasze wojska się mają? 68, 68. Jest dosyć dobrze.
Jest dosyć dobrze, bo my ich już, ja już ich wzywam. Ja ich będę wzywać i chyba pojedziemy na Sibir, jak ci nie poradzą sobie. Już ich wzywam w sumie, bo potem może nie być czasu. Przyjeżdżać. Żarcie jakieś trzeba będzie kupić. Trochę więcej. Żarełko kupione, nas już jada. Karawana wysłana, nas już jadą. I Sibir. Czyli Sturgia upadła. Sturgia upadła. Jadę tu z nimi gadać. Może kogoś mi się uda przekabać na naszą stronę jeszcze. Złapij ich. Nie damy rady, za wolni jesteśmy. Oj, oj, oj. 39 Sea Ridersów. No, rozjeżdżamy ich. Charge! Charge, everyone, charge. Pojedziemy do naszego zamku, zobaczyć czy tam ktoś nie czeka, może ktoś będzie chciał do nas dołączyć. Czarny. Oj, biednego pobijają. Dawać w nich. Dużo ich jest, powiem wam szczerze. Wielka zbraja. Nie ma litości. Bez litości dla bandziorów. Pięknie. Czterech padło, niestety. Ale już się uzupełnia straty. Dobra, tą naszą będą chcieli pojechać idealnie. Niech ją jadą, a jak oni na nią się rzucą, to ja się rzucę wtedy na nich. Udało się. Mamy ich. Ciekawe, czy on będzie chciał do nas dołączyć. Biedny król. Po prostu charge. Ale ciemno. Ale warunki już tak. Typowo syberyjskie klimaty. Się rozpędził. Jak on się rozpędził, szalony. I króla nie ma.
walczymy z rodakami. Ale śnieżyca, kurde, jaka zamieść. Kurde, ale dostają. Czarony król stracił swoje królestwo. Wszystko przez takie niemądre rządy. Ale nie wyszło mu to na dobre. Niestety za dużo wojował. I przez to no, niestety stracił bardzo. Naszych wielu awansowało znowu. Trzeba ich tu wszystkich pogonić, ile się da, jest. Może uda się go przekonać, i tak już nie mają królestwa. Nie udało się. Udało się. Nie udało się, no kurde. Trudno kogoś przekonać do nas, powiem szczerze. Critical success, jest. Critical success, ale i tak to nic nie da. I tak to nic nie da. Wysyłamy jednostki. 15 tysięcy golda. I kolejnych więźniów. Co to jest? Wow, 200 wow, bierę ich. Dwóch, może się ich potem wcieli do armii naszej. Kurde, ładnie nam to wszystko wyszło. Ta nasza drużyna jest już dosyć kozacka. Jak się zarżnie. Co nam się tu udało zwiększyć? Skille wzrosły. Zaraz tych naszych się zwolni, niech dalej rekrutują armię sobie. I niech jadą już. Jedźcie rekrutować, żebyście mi nie wpadli tak czasami do niewoli. To nie będzie fajna sprawa, jak wpadną do niewoli. A my teraz jedziemy zobaczyć, co się dzieje u nas ciekawego. Biedni lordowie tutaj jeżdżą. Może ktoś będzie chciał do nas przejść. Jedziemy zobaczyć, co tam u nas w zamku ciekawego się dzieje. A, jeszcze sprzedamy tych. Dobra, nie jadę jeszcze. Jadę sprzedać pierw tych. Aha, oblężenie. Kurde, oblegają to. To jadę na Epictoreę sprzedać ich w takim wypadku.
Bo czekajcie, który my mamy level klanu? Wrzucę ich do zamku, do więzienia. Wrzucimy ich do więzienia. Króla będziemy więzić. Pięknie. Bo nie, sprzedajmy, bo to będzie dużo hajsu. Za króla przecież to my takie pieniądze dostaniemy. Powinniśmy przynajmniej dostać za niego dosyć dobrą kasiurę, moim zdaniem. Przekroczyliśmy limit jednostek, to się wywali. Też oblegają. Noż kurde, dobra, przestali oblegać na szczęście. Oby nie, jeszcze nie zdążyli uciec na szczęście. No, 15 tysięcy, drogo mnie chodzi. I mamy turniej. Trzeba by było zdobyć dla nas też jakieś włości nowe trzeba było zdobyć, tylko właśnie muszę się zastanowić, kogo teraz by zaatakować, bo no, musiałbym tutaj coś ciekawego wymyślić. No i właśnie pytanie teraz co? Szalonym królem żeśmy się uporali, fajnie, dobrze na to wyszło, naprawdę dobrze, jestem zadowolony bardzo. Wygrana. Ale dostał wyda. Piękna wygrana i finał. Chwatania Rider. Jest! Skandują moje imię! Jest! Wygrana! Wygrana! Piękna wygrana! I teraz by trzeba było to dobrze zrobić. $80 000 mają w tym mieście, to mnie niezmiernie cieszy, bo przehandlujemy praktycznie wszystko. Tak. Pięknie. I może mają coś dla mnie ciekawego, co ja bym mógł od nich kupić. No nie mają niestety, kurde. Jak na złość. Żarełko też tu jest drogie, bo przed chwilą byli oblegani. Lepszy hełm, 26 000. Bierzemy. I co my tu jeszcze możemy wziąć ciekawego? O, 59 000, dużo lepsze. Bierzemy. Trochę się wybulimy, ale czego się nie robi dla lepszego uzbrojenia, co nie? I dla konia? Gorszy. Ładne zakupy. Ładne zakupy zrobione. No, powiem wam, że
Bardzo się rozrośli. Zobaczymy, czy w naszym zamku nie ma kogoś, kto by chciał do nas dołączyć. Strasznie się rozrastają Mongołowie. Bardzo, bardzo. Trzeba zobaczyć, czy oni tylko batanią się tłuką. Mają bardzo dużo oddziałów. Nikogo nie ma, nikt na nas nie czeka, nikt na nas nie chce dołączyć. Legendy o Wielkim Sirmiśku nie docierają zbyt daleko chyba jednak. Mamy workshopy. Zamek ładnie rozbudowany. Już mamy 500 defendersów. Pytanie tylko jest takie. Dobra, fooda jeszcze wystarcza. Teraz będzie trzeba zmienić na fooda. No, defendersów ładnie. Jak na zamek tylu defendersów, to coś fajnego. No i teraz trzeba by było myśleć już coś w dalszym kierunku pod kątem przeciwstawienia się tym kurde Mongołom, bo oni to tutaj nacierają bardzo. Nacierają tak bardzo, że zobaczmy sobie, jak to wygląda z polityką. Jak to wygląda z polityką? Z kim oni to się biją? Nie, oni się biją tylko z batanią. No i właśnie my byśmy teraz mogli, to bardziej by nam się opłacało batanie zaatakować. Bo tu Omor chyba jest osłabiony, tylko wiecie, no my zaatakujemy tych i tamtych, a potem my dostaniemy w piernicz, o. A batania jest taką naszą jakby ostatnią linią obrony. Wezmę trochę, wrzucę jeszcze do zamku tych ludzi. Będzie trzeba się teraz zastanowić. Jak to zrobić wszystko, żeby było dobrze? Wróćmy ich tak, żeby było równo. Znowu mamy Simira biednego. Nasz oddział coraz to mocniejszy, ale no też pewne problemy są takie. Że z tego, jak i tak to za mało siły mamy jeszcze, żeby coś tu więcej porobić i już tu ich grabią. No oni mają 700 chłopa, no 700 chłopa to my nie damy rady zrobić. Choćbyśmy się, nie wiem, jak postarali, tych villagersów tu trzeba uratować przed tymi lutersami. Dobra, luters się odpuścili. Fafenek tu jest. Poczekamy na Fafenka, może nam się go uda przekonać. Bez dodatkowych lordów nie mamy szans w walce. No 600 chłopa nie porobimy tak czy siak, jak nawet byśmy bardzo chcieli. A postaramy się tu kogoś poprzekonywać, żeby do nas doszedł. Kogokolwiek. Nie zadziałało. Ja mam naprawdę pecha. Ja w ogóle mam jakiegoś mega pecha critical fail, no nie wierzę w to. No żadne z tych rozmów mi nie wychodzą, no normalnie jak na złość. No musimy teraz coś wymyślić, naprawdę byśmy musieli coś wymyślić szybkiego. Lutersów, to będzie dobra sprawa. Kogokolwiek byśmy musieli przekonać. Kogokolwiek by trzeba było poprzekonywać do nas. No musimy nałapać lordów, jak nie nałapiemy lordów, to mamy bardzo spory problem.
Musiałbym kogokolwiek przekabacić. Nie, ona nie będzie chciała, bo to ona jest ten. O, ona jest Olka. Fafenek. Fafenku. Cześć, Fafenku. Wiesz, że cię bardzo lubię, ale Fafenek z nami nie chce gadać, bo jest obrażony. Powinienem go dogonić. Albo i nie. Dobra, dogoniłem. Jak ten się już nie zgodzi, to ja stracę w ogóle jakąkolwiek wiarę w ludzi. Jest sukces, udało się. Jest sukces, o! I zaraz będzie critical fail. Tu mamy aż dwa skille, ale tylko 19%, dobra. Critical fail, no jak ja to wiedziałem! Jak ja to wiedziałem, no nawet takiego Oresta nie możemy przekonać do siebie. No już to jest normalnie... jakieś fatum po prostu. Lecę i sprzedać. Lecę gadać z lordami. I zobaczymy zaraz jak z tymi naszymi karawanami, co tam się dzieje ciekawego. I jeszcze raz zobaczę do zamku, może ktoś by się jednak skusił. Nie ma tu nikogo. Nie ma też rekrutów. Może ten aks będzie chociaż wreszcie. Właśnie pojadę kupić topór. Pojadę po topór. Trochę tu się strajduje w sumie tych rzeczy, żeśmy tam polucili. Jak wyglądają nasze karawany? Trzy karawany, fajnie. I dwie armie. Pojadę tylko do zamku sprawdzić, czy tam nie daj Boże by ktoś nie czekał. Bo chciałbym naprawdę kogokolwiek wziąć do siebie. Trzeba by żony też szukać już powolutku. Żona by też się bardzo przydała. No tamta już nie będzie chciała za nas wyjść na pewno. Zaraz zobaczymy, no jakąś fajną by trzeba było żonę znaleźć na szybkości. Jak na złość, a zobaczę, może tu będzie jakaś kobieta chętna na żonę. Mamy prawie fula. Nie ma tu nikogo. Pojedźmy tu, poszukajmy po bliskich zamkach. No mówię, no nie ma co na razie na nikogo tutaj wychodzić za bardzo, bo jak ja tu kogoś bym chciał... Nie ma też nikogo za...
Trzeba będzie powstrzymać na pewno. O. Z kim oni walczą teraz? To jest pytanie też takie. Z kim oni walczą? Kurde, ale to mało przynosi. Na browar to zmieńmy. Na browar, a to zmieńmy, to jest browar. Zmieńmy na... Na Smitey. To też zmieńmy na... Zmieńmy na browar może. Oj, oj, oj. No i teraz Omor został przejęty. No ja bym mógł zawalczyć o ten Omor. Teraz zobaczymy, ile tam na tym Omorze ich jest. Oni mają dużo tych archerów na koniu. Z kim oni walczą, to też jest pytanie teraz. Zobaczcie ich siłę i naszą siłę. Nie no, oni dalej tylko z Batanią walczą. No, mają bardzo dużą siłę i ja no nie dam rady z nimi. To będzie... Jak ja na nich pójdę, to będzie... Jak z motyką na słońce niestety. Trzeba by było jakąś żonę poszukać. Trzeba by było jakiejś żony poszukać. To na pewno. Jakaś lady. Zobaczę tą w tym... Tam była ta lady, tylko teraz pytanie jest takie ważne. Czy ona mnie będzie chciała? O, 43 lutersów. Piękny trening. Coraz więcej wyszkolonych jednostek. Musimy myśleć, żeby zatrzymać Mongołów. Na pewno trzeba myśleć o Mongołach, bo jak oni tutaj najadą nas, to nie damy rady wytrzymać, a jak oni się rozrosną za bardzo, też nie damy rady wytrzymać. Więc tak czy siak trzeba by było sobie z nimi poradzić. Olek tam jechał. Może by mi się właśnie udało kogoś od nich przekonać. Orest, o. Nie dogonię ich. Ona nie będzie chciała. O, tego bym ze sobą wziął w ogóle. A, on podlega pod Olka. On podlega pod Olka. Czyli jakbym z Olkiem się dogadał, to mógłbym wtedy ich mieć tutaj wszystkich. Czyli z Olkiem bym musiał gadać. Kurde, no nie za bardzo chcę z nami tutaj być. Musimy ją trochę przekonać. Damy jej 20 tysięcy. Ja, jak pieniądze przekonują. Patrzcie, jak pieniądze przekonują. Oj, oj, oj. O, byśmy teraz dali radę. 59% leadershipa mamy dużo. Charma też mamy dużo. Kurde. Leadershipa nie. Charma mamy chyba więcej niż leadershipa. Jest sukces. Może będziemy mieć wreszcie żonę.
94% sukces. Chociaż z nią mi idzie lepiej niż z lordami. Sukces! Jest! Sukces! Pięknie! Sukces! Sukces! To tyle w tym odcinku. Ja wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję za to, że łapkujecie w górę dla zasięgu. Dzięki za wszystkie słupki. Jak widzicie, Sturgia przestała istnieć na mapie, a my podrywamy piękne księżniczki. Udało nam się zagadać i mam nadzieję, że uda nam się ją wyrwać niczym zacny lord, adorator. Mam nadzieję, że zostanie naszą żoną. Wreszcie już nie będę sam w niedoli. Pomoże mi podejmować ważne decyzje dla królestwa. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać, bo od lordami na razie rozmowy to mi nie wychodzą za bardzo. No nie wiem, czy po prostu przyćmywam ich swym blaskiem, albo pałają do mnie taką nienawiścią, że nie chcą dać się przekonać. Naprawdę będziemy się starali trochę od Mongołów, czyli Crusadersów, przejąć jakichś lordów, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to zaleją nas tutaj, naprawdę już nas zalewają w sumie, bo już mają omor praktycznie, więc zaleją swoją mocą. No i mam nadzieję, że ktoś tu jeszcze się im przeciwstawi, bo jeżeli nie... Tu jest jakieś oblężenie też, widzę. Jeżeli nikt się Mongołom nie przeciwstawi, no ja jestem zbyt słaby, żeby to zrobić. Ale jeżeli nikt się im nie przeciwstawi, no to wtedy zaleją całą mapę niestety. Także musimy uważać, wielki Khan atakuje. Zobaczymy, co przyniesie następny odcinek. Dzięki wielkie, pozdrawiam.